Bukmacherzy oceniają szanse Blanki na dojście do finalu. Blanka, posłuchaj, od kilku dni przebywa już w Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczęła intensywne przygotowania przed nadchodzącym finałem 67. Konkursu Piosenki Eurowizji. Choć wielu ekspertów i słuchaczy nie daje wokalistce żadnych szans na zwycięstwo. Okazuje się, że 23-letnia gwiazda ma zamiar zrobić słuchaczom wielką niespodziankę i szykuje coś naprawdę niezwykłego. Czy to zagwarantuje jej sympatię i głosy europejskiej publiczności? Ostatnio na facebookowej grupie zrzeszającej najbardziej oddanych fanów europejskiego konkursu zostało przeprowadzone głosowanie. Z sondażu wynika, że największe szanse na zwycięstwo w tegorocznej edycji ma Loreen ze Szwecji, z utworem TATTO. W plebiscycie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Milosników Konkursu Piosenki Eurowizji drugie miejsce zajęli reprezentanci Finlandii, wokalista Kri wystąpi z piosenką Ha Ha Ha, i Francji, kanadyjska piosenkarka pochodzenia marokańskiego Lazara zaśpiewa kompozycję Evidemment. Blanka uplasowała się dopiero na odleglej, 25 pozycji zdobywając jedynie 2 punkty. A jak szanse naszej reprezentantki oceniają bukmacherzy? Według jednego z największych serwisów umożliwiających obstawianie wydarzeń sportowych 23-latka ma spore szanse na wejście do finalu. Jednak niewielkie na wygranie całej imprezy. Jeśli piosenkarka przejdzie pierwszy etap. Gracze za każdy postawione 100 zł mogą wygrać 127 zł. Kurs na to, że autorka solo pożegna się z Liverpoolem już po pierwszym występie. Jest nieco wyższy, bowiem wynosi aż 2,80 po odjęciu podatku, za każdy postawione 100 zł można wygrać 246 zł. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się postawić na zwycięstwo Blanki, w razie triumfu wokalistki i w przypadku zainwestowania takiej samej stawki początkowej, stanie się bogatszy o ponad 30 000 zł. Czy znajdę się jacyś chętni? Jeszcze przed rozpoczęciem przesłuchań zdecydowanym faworytem widzów był Jan, który zaprezentował popularny w sieci utwór Gladiator, posłuchaj. Tym większe było zdziwienie publiczności, gdy jury w składzie Aneta Woźniak, Edyta Górniak, Marek Sierocki, Marcin Kusy i Agustina Gurrola ogłosili, że to właśnie 23-latka polsko-bułgarskiego pochodzenia będzie reprezentować nas w Liverpoolu. Jak na scenie zaprezentuje się Blanka ze swoim solo? Przekonamy się już niebawem. Finalowe występy tegorocznej Eurowizji ruszają już 9 maja. Polska piosenkarka zaśpiewa 2 dni później. Trzymajcie za nią kciuki.